Dzień dobry w 130 odcinku Happiness Veggie Podcast. Siedziałam sobie wczoraj na polanie i obserwowałam naturę. Aż w pewnym momencie ciarki przeszły mnie po całym ciele. Jak to w ogóle możliwe, że wszystko to wygląda tak, jak wygląda, że nie używa zegarka, a wie co robić, kiedy i jak. Że nie potrzebuje nazw, żeby stać się tym, czym jest. Nie ma tytułów naukowych, a zachwyca, jakby miał ich nieskończoną ilość. I nawet ktoś, kto na co dzień nie jest tak zafascynowany każdym kawałkiem tego świata, jak ja, to kiedy jest chociażby nad morzem, gapi się w ten bezkres, jak zaczarowany. Dziś powiem o tym, czym jest marnowanie życia w ogólnym rozumieniu. A i marnowanie życia samemu sobie. Czemu hasła jestem zwycięzcą bardziej denerwują, aniżeli pomagają, i czemu choroba bywa świetną wymówką. A nade wszystko będzie dziś o tym, w jaki sposób już sobie tego życia nie marnować. Informuję jednocześnie, że to, czego dowiesz się dziś, może cię wkurzyć, zaskoczyć, może nawet zainspirować. Ale na pewno po dzisiejszym odcinku bardzo dużo zmieni się w Twoim postrzeganiu rzeczywistości. Zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, aby być zawsze na bieżąco, zakładaj wygodne buty i ruszajmy. Temat na dziś: nie chcę już marnować swojego życia. Żyłam kiedyś w przekonaniu, że tak jak jest, tak po prostu jest i tyle. Magda na przykład miała w domu MTV i wszyscy po lekcjach z wypiekami na twarzy biegliśmy do niej, żeby choć przez chwilę móc oglądać piosenki. Oglądać piosenki dosłownie. Dobrze pamiętam, że oprócz tego, że posiadała kablówkę, o której ja to mogłam sobie wówczas pomarzyć, to jeszcze wierzę do odtwarzania muzyki na płyty i kasety i to nie byle jaką wieżę, bo z wielkimi głośnikami. Jak kiedyś puściła muzykę na maksa, to myślałam, że ogłuchłam. Pewna kobieta, którą spotkaliśmy z tatą na targu, powiedziała, że ja to chyba stałam w kolejce po uśmiech. Nie do końca wiedziałam wówczas, co to niby ma znaczyć, więc zapytałam taty później, czy w takim razie Magda stała w kolejce po wszystko no bo ma wieże, MTV i mnóstwo markowych ciuchów. A ja mam tylko uśmiech. Poklepał mnie wówczas po główce, i nawet ton głosu pamiętam, kiedy wypowiadał Tatalcia, tatalcia. Dla niego byłam tatalcią, dla mamy w zależności od tego, czy była na mnie wkurzona, czy też nie. Kiedy byłam Natalią, to wiedziałam, że jest gorzej jak źle. Prawdopodobnie ziemia właśnie zmienia kierunek krążenia. A kiedy było okej, okay, to byłam po prostu córcią. Wiele lat zastanawiałam się nad tą kolejką i jak bardzo krzywdzące jest zamykanie kogoś w takich ramach, a kiedy przyszły wydające się nigdy nie opuszczać mojego życia chmury burzowe i prawdziwego, szczerego uśmiechu nie było, ho, ze 15 lat. Wówczas doszłam do wniosku, że nighu. To nie była jednak kolejka po uśmiech. To była kolejka po smutek. Nie miałam niegdyś pojęcia. Że można swoim życiem zarządzać. No właśnie przez cały czas myślałam, że jak jest, tak po prostu jest. Każdy, zanim się rodzi, stoi sobie w takiej kolejce i jeden rodzi się bogaczem, inny piosenkarzem, jeszcze inny panem, co monopolowego pilnuje, ktoś zgarnął po drodze jakiś talent albo rodzi się mną. Czemu akurat ja musiałam urodzić się mną? Do momentu, kiedy nie rozpoczęłam swojej podróży w głąb siebie, naprawdę myślałam, że nie mam na nic wpływu. Na nic. A tu proszę bardzo, okazuje się, że jednak z tego potrzasku można się uwolnić. Ciebie pewnie najbardziej interesuje, jak. Spokojnie, i do tego dotrzemy. Jest jednak inna, ważniejsza aktualnie sprawa. Czy ty aby na pewno uwolnić się z tego chcesz? I to jest pytanie z serii Mina albo inaczej pytanie, na które nie chce się samemu sobie odpowiadać. I jakkolwiek absurdalnie to teraz nie zabrzmi, to tak zwane marnowanie sobie życia bywa na rękę. Dlatego właśnie uważam, że nie wszystkim da się pomóc, ponieważ lata mojego doświadczenia pokazują, że pomiędzy deklaracją a prawdziwym zaangażowaniem jest czarna dziura. Jest pewne ciekawe przekonanie, które potwierdza hipotezę o tym, że spora część ludzi po prostu nie chce być szczęśliwa. I nie mówię tu o mojej definicji szczęścia, definicji szczęścia wybranej części świata, kultury czy ogólnym pojęciu, które znajdziesz chociażby w słowniku. Mowa tu o jego interpretacji, wszak szczęście wiąże się z odpowiedzialnością i co gorsza systematycznie wykonywaną pewną pracą. E, lepiej niech będzie jak jest, komu by się robić chciało. Bo jak to niegdyś napisał mój ulubiony filozof, Człowiek skazany jest na wolność, więc okazuje się, że szczęście czy wolność mogą niejednego przerastać. Dlatego lepiej pogadać i pojęczeć, zamiast zrobić coś konstruktywnego. I tak sobie siedzisz w tej własnej wygodzie, która już dawno wygodna nie jest, ale przynajmniej ją znasz. A tam, gdzie nowe a, Panie, co pan? Ja na przykład w aplauzie bycia zwycięzcą wręcz niewiarygodnie szybko wylazłam z własnej niedoli. Albo raczej tak myślałam. Niedola ów trwała w nieskończoność, ale zaraziłam się jakimś wirusem bycia nad człowiekiem, więc postanowiłam, że z dnia na dzień będzie mi super. No, no, order odrodzenia dla mnie. Nie było super. Udawałam, że jest. I to do takiego stopnia, że oszukiwałam samą siebie, tłumiąc emocje i udając kogoś, kim absolutnie nie byłam. A skumulowane emocje któregoś pięknego dnia eksplodowały wszystkie naraz. Było to do przewidzenia? Hm, oczywistości! Ale co mi tam? Jedźmy sobie ze skrajności w skrajność. Bardzo proszę, rozgość się. Także, jeśli chcielibyśmy drogę na skróty, no to czemu nie, z tym, że okaże się być niewiarygodnie dłuższą trasą. Upadek był bolesny i wnioski miałam czytelne. Rozwój nie działa. No, nie działa, on nie ma działać. To nie jest urządzenie, które z bateriami hula, bez baterii nie. Okazuje się bowiem, że trochę za dużo nałykałam się pustej motywacji, co to regularnie prała mi mózg, ale ani o krok nie pomogło mi to podążać dalej. Wszak, Beyoncé, nie stajesz się z dnia na dzień. Beyoncé, stajesz się za sprawą mądrej pracy, której oddajesz się całymi latami. Ja natomiast nie miałam tyle czasu, więc potrzebuję na już. Mhm, do widzenia. Jeśli szukasz szybkiej poprawy nastroju, to ponoć czekolada dobrze robi. Jeśli jednak szukasz czegoś trwałego... To potrzebujemy obrać zupełnie inną trasę, taką z dala od jednorazowych strzałów, co to tylko na moment wrzucą cię w euforię, a chwilę później spadasz w jakąś otchłań, z której trudno cię wydobyć. Hmm, czemu ktoś kiedyś nie tworzył takich warsztatów, jak tworzę ja? Dużo szybciej wydobyłabym się z własnej niedoli za to w mądry sposób. No cóż, dla mnie marnowanie sobie życia to przede wszystkim życie domysłami, począwszy od myśli typu ja myślę, że on myśli, że ja myślę, poprzez ja myślę, że on myśli o mnie to i to, albo co inni powiedzą, aż do na pewno się nie nadaje, lub co gorsza, to nie dla mnie czyli spędzanie większości swojego życia w głowie innych ludzi. Ciało sobie, umysł sobie, a duch na to wszystko rozkłada ręce. Nie wiem czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, że najpotężniejszym z tej trójki jest właśnie duch, bo to tak naprawdę jesteś ty. Ciało i umysł są bardzo plastyczne i one działają pod Twoje dyktando. Więc jeśli choć na chwil kilka dasz sobie spojrzeć na ten bałagan nieco inaczej, możesz dostrzec coś wręcz nieprawdopodobnego. I dla mnie, jako dla osoby, która ten proces przeszła, było to nie tylko zaskakujące, ale i po trochu przerażające. I nie dlatego, że mogę wszystko, może i mogę, ale my tutaj nie po to, a dlatego, że myślami można się opiekować i kierować nimi tak, aby zamiast samemu sobie przeszkadzać, zacząć pomagać. I kiedy daje się trochę więcej uwagi swojemu duchowi, zaczynasz widzieć w sobie kogoś więcej, kogoś, z kim można się polubić, komu można pomóc. I w kim można odnaleźć największe wsparcie? Jeśli uważasz, że wszystkie nieszczęścia Twojego świata powodują inni ludzie, a Ty to taki biedny, poszkodowany, stajesz się cierpiętnikiem. No, i to jest dość powszechne, a na pewno wygodne. Wszak to, że nie potrafisz posługiwać się na przykład językiem obcym w stopniu, w którym byś chciał, no, to wina szkoły, nauczycieli i rodziców. No, jasne, tak samo jak wszystko inne. Polska też to taki okropny kraj. To czemu w nim siedzisz? To jest marudzenie dla samego marudzenia. I znowu wygodne, bo przynajmniej nic nie potrzeba robić. Tymczasem dobre życie to działanie. I co ważne, nie jest to działanie przypadkowe. Bardzo trudno gdziekolwiek dotrzeć, kiedy nieustannie podąża się wieloma trasami jednocześnie. Nie staniesz się ekspertem w jednej dziedzinie, jeśli przez cały czas skaczesz trochę tu, trochę tam. Możesz nawet być dobry w wielu tematach ale specjalistą możesz być w jednym. I to z jednego prostego powodu. Czas. Jeśli robisz wiele rzeczy jednocześnie, są zrobione na tak, no, okej. Okay. A kiedy skupiasz się na zrobieniu jednej rzeczy od początku do końca, no to perełeczka. I jak to już niegdyś cytowałam Brusa Lee, nie boję się kogoś, kto trenował tysiąc kopnięć. Obawiam się tego, co trenował tysiąc razy jedno kopnięcie. Zanim jednak wybierze się, gdzie tak naprawdę chce się iść, potrzeba poznać siebie. Mnie najbardziej zadziwiło, że mogę nauczyć się spokoju. Ja i spokój, dobre sobie. Wszystko dlatego, bo wreszcie zaczęłam podążać jedną trasą. Kiedy idziesz na siłownię, tak po prostu coś tam sobie pomachasz, trochę pobiegasz, siądziesz na jedną maszynę, drugą, zaliczone. Byłem, byłem. Ma to jakiś sens? Byłem, o, odhaczone. Kiedy idziesz na siłownię z planem treningowym, no to już wyższy level. Prawdopodobnie masz na to wszystko jakiś cel. Z tym, że schody zaczynają się, kiedy nagle sam dla siebie stajesz się ekspertem w dziedzinie, w której ekspertem nie jesteś. Tu sobie zmienię, tam sobie nie zrobię bo zajęte, zamiast dziesięciu powtórzeń zrobię. Osiem o to ćwiczenie jest bez sensu, tego nie lubię, więc sobie pominę. Głupi trener, nic mi nie dał! Obsmaruję go w internecie. To samo zresztą dotyczy zdrowego jedzenia od jutra. No, tak, gdzieś do 15 jest okej. Okay. Później się wszystko rozjeżdża. Jeśli chcemy coś mądrego zbudować, to potrzeba drugiemu człowiekowi zaufać. A skoro to właśnie jego wybierasz na swojego mistrza, to wiedz, że on wie co robi. Ma duże doświadczenie i prawdopodobnie on sam też przeszedł ten proces. No, chyba że wybierasz po taniości. Zastanów się jednak, czy na pewno cię na to stać. Wszak tanie kosztuje zazwyczaj kilkanaście razy więcej, bo potrzeba później to wszystko odkręcać. Eksploruj, próbuj, ucz się, a później obierz drogę i już nią podążaj. Nawet jeśli będzie poślizg, zwątpienie, czy chęć wycofania się. Idź dalej. To, co najbardziej wartościowe i z czego jest się dumnym, jest tym, czemu dało się najwięcej swojej uwagi, gdzie był wysiłek i gdzie zrobiło się coś, czego nawet nie spodziewało się, że można dokonać. Możesz sobie siedzieć w swojej niedoli, możesz wywoływać sobie choroby i oczekiwać, że ktoś cię zauważy uratuje albo sprawi, że magicznie staniesz się szczęśliwy. No możesz, kto ci broni, ale możesz też z tego impasu się wydostać i doświadczać zdrowia. Wszak naturalnym stanem organizmu jest witalność, która jest wypadkową dbania o siebie, bo na przykład zawał serca ci się nie przytrafia, na niego pracuje się całymi latami, a już na pewno powodem nie jest Spokój. Za to sprawność, piękna, promienna buzia, zdrowe jelita, świetna pamięć i koncentracja są efektem zadbania o siebie i to nie takiego raz na jakiś czas, ale takiego na okrągło. Jak w takim razie swojego życia już nie marnować? Zastanów się, co to w ogóle według ciebie znaczy marnować sobie życie. Dla mnie jest to przede wszystkim myślenie, co rzekomo ktoś myśli na mój temat i temat wszystkiego, co robię. I naprawdę sporą część życia zżerało mnie to wręcz żywcem. Teraz nie mam na to przestrzeni, więc w ogóle się tym nie zajmuję. Za to skupiam się na tym, co robię i jak to robię. Nauka jest moim konikiem i to właśnie ona wiedzie prym w moim życiu. Kiedy coś robię, skupiam się tylko na tym, dlatego robię to dobrze. Niezależnie czy jest to nagrywanie podcastu, prowadzenie zajęć, uczestniczenie w szkoleniu, trening czy picie kawy, jedna rzecz w jednym momencie, i to jest to, od czego warto zaczynać. Zanim opanujesz myśli, zanim będziesz robił rzeczy spektakularne, o ile w ogóle będziesz chciał. Zanim wywalisz swój świat do góry nogami, zacznij od podstaw. Jedna rzecz. Jedna. Tylko tyle? No zobaczymy, czy to takie tylko. Wiesz, że nie oddychasz? Skąd masz wiedzieć, kiedy nigdy się nad tym oddechem nie skupiałeś? Oddychasz, bo oddychasz, ale jest miliard innych teoretycznie ważniejszych rzeczy. Wiesz jaki smak ma na przykład dojrzałe mango hm, na niby? No skąd masz wiedzieć, kiedy połykasz je w locie? A wiesz jakie dźwięki są w głębi lasu, czy idziesz tylko po to, żeby szybko szybko przejść? A wiesz jak pachnie wiatr albo jak pięknym człowiekiem jesteś? Tyle życia ucieka w biegu. Tyle odłożonych na nigdy rzeczy, tyle Ciebie bez Ciebie, tyle doświadczeń, które nigdy nie będą Twoje, tyle deklaracji bez pokrycia, tyle strachu przed porażką, tyle rezygnacji na krok przed sukcesem. Jesteś wart więcej niż wyrzucanie sobie, bombardowanie siebie. I sabotowanie swojego jestestwa w najokrutniejszej formie. Pora siebie uwolnić, bo teraz to wszystko może trochę przerażać, bo nie wiesz, jak sobie poradzisz. Spokojnie, jeśli podążać będziesz w swoim tempie, powolutku, krok po kroczku, to łagodnie przechodzisz z punktu do punktu, nabywając wiedzę, narzędzia. I w prawe. Na początku nie jesteś przygotowany do widowiskowych zmian. Nikt nie wymaga od ciebie tego, żebyś stanął teraz przed milionem widzów i wygłosił mowę, która zapierać będzie dech w piersiach i powodować lawinę łez. Możemy tam dotrzeć, ale nie terapią szokową, bo ona nie działa. Nie będzie szybko. Będzie wolno albo nawet bardzo, bardzo wolno. Ale za to na zawsze. Najlepsze w moim życiu zadziało się wtedy, kiedy wyszłam z amoku, jak nauczyłam się być w momencie, w którym się znajduję, kiedy zwolniłam, bo paradoksalnie dotarłam szybciej i co ciekawe dalej, kiedy przestałam myśleć, co inni powiedzą, a skupiłam się na tym, co ja czuję. Interesującym jest to, że dla innych tak naprawdę jesteś tylko tłem. Może cię zauważą na chwil kilka, o ile masz coś, co w ich pojęciu odbiega od normy powiedzmy wielką trójkątną czapkę, kolorowego irokeza albo żółty garnitur, a po chwili wracają już do własnych zmartwień, głównie dotyczących tego, co inni o nich pomyślą. I to jest bardzo uwalniające, bo w ogólnym rozrachunku nikogo specjalnie nie obchodzi twoja osoba. Wszak za bardzo zajęty jest nieustannym mieleniem różnych myśli i własnych zmartwień. Spędziłam kiedyś 16 godzin na lotnisku w oczekiwaniu na przesiadkę. Lotnisku, z którego nie mogłam wtedy wyjść, chociażby pozwiedzać miasto, żeby jakoś ten czas względnie zagospodarować. Wizja robienia nic przez tyle godzin może przerażać. Może, jeśli się siebie nie lubi. A my się ze sobą lubimy, więc zamiast walczyć z myślami, O matko, tyle godzin, co ja będę robić, zaakceptowałam tenże fakt, bo czym to się niby różni od dnia codziennego? też wtedy jestem ze sobą nie obok, nie robię czegoś nieustannie, żeby mieć zajęte ręce i odwracać swoją uwagę od samej siebie, w wielkim przekonaniu, że jestem ważna, ponieważ robię coś. Nie. Mogę robić nic i to nawet 16 godzin. Wierz mi, że wówczas kilkanaście razy krótszy jest ten czas, aniżeli wtedy, kiedy boksujesz się ze sobą, z myślami, emocjami i skrajnymi stanami, do których przecież sam siebie doprowadzasz. Reasumując, Twoim zadaniem jest obecnie tylko i aż bycie w miejscu, w którym jesteś. Tu wszystko się zaczyna. Tu. Wiem, że czasem zastanawiasz się, czy to wszystko ma jakikolwiek sens. Wiem, że poddałeś się już nieskończoną ilość razy. Wiem, że być może wciąż błądzisz na oślep. Wiem, zatrzymaj się na chwilę. Jest z tego wyjście. Chcę, abyś wiedział, że niezależnie od wszystkiego, spokoju można się uczyć, a i można się nauczyć. Nie odkładaj już siebie na później. Dziękuję Ci, piękny człowieku, za dzisiejszą wspólną podróż. W opisie znajdziesz link do kontaktu ze mną. Nawet nie wiesz, jak jedna mała decyzja może niewiarygodnie wpłynąć na to, aby w tym Twoim życiu rozgościło wszystko to, co najlepsze samych wspaniałości. Trzymaj się, pa pa!